Będzie więcej. Ja na przykład jem raz dziennie, wieczorem. Tylko kolację. Innych posiłków nie jem. Dobrze. I przyszedłeś tu w jakim celu? Żeby się dowiedzieć o ryzyku cukrzycy i jak. Ale się nie masz cukrzycy, to jakie masz ryzyko? No, nie wiem, co mam. Poszedłem, co byś chciał się tutaj dowiedzieć? Co byś chciał się dowiedzieć? Czego jeszcze nie wiesz? Jak się prawidłowo odżywiać i postępować, żeby nie wpaść w cukrzycę? To będzie inny kurs, który będzie za 3 tygodnie, będzie się nazywał wschudnik, czyli odżywia się prawidłowo. I wtedy będziemy mówili o prawidłowym odżywianiu. Nie, ale jeśli jadłem przez długi czas dużo słodyczy, bardzo dużo owoców słodkich też. Ale to było kiedyś ten. No, nie, niedawno. Zerwałem z tym. Zerwałem nie, teraz tym. Nadal jem kilogramy słodkich owoców codziennie właśnie. No. Połowa mojego posiłku tego jednego to są owoce. Pomarańcze, winogrona, wszystko co tam jest dostępne. No to jaki masz problem? Z czego byś się... I parę takich objawów, jakby, o których się mówi, że są cukrzycowe, osłabienie wzroku, tak jak mówiłem, jakieś takie rozwolnienia, których wcześniej nigdy nie miałem. Coś się pojawia nowego takiego, co mnie trochę niepokoi właśnie. Jakieś takie zaburzenia trochę czucia, nóg, nie? No więc kto wie, co to jest? Znaczy, chcesz u siebie koniecznie znaleźć chorobę, czy chcesz... Nie, chcę się dowiedzieć, czy to, co ja robię, mój styl życia, nie prowadzi mnie do cukrzycy. Do czegoś innego cię prowadzi, nie do cukrzycy. Do czegoś zupełnie innego cię prowadzi, a to za chwilę. Mhm. Za chwilę dojdziemy do tego, do czego cię może prowadzić twój styl życia. Na razie to spotkanie jest przeznaczone, jest darmowe dla ludzi, którzy mają zagrożone życie cukrzycą typu drugiego, czyli doprowadzili swoim stylem życia do tego, że glukometr pokazuje ponad 120. Rozumiesz? Mhm. Czyli jeżeli masz 120, twoja obecność tu jest bezpłatna. Rozumiesz? Mhm. No. I odpowiadam na wszelkie pytania. Rozumiesz? Tak. Natomiast jeżeli będziesz chciał spotkanie, przyszedłem z chorobą nie wiadomo jaką, ale na pewno jestem chory, tylko jeszcze nie wiem na co, to będzie spotkanie z lekarzem. Ja nie jestem lekarzem. Uwaga, kochani. Ja nie jestem lekarzem. I ja nie leczę cukrzycy. Tym wszystkim hajterom, którzy powiedzą, że jestem ten cudotwórca lub że jestem znachor, informuję, że to spotkanie dzisiejsze darmowe to jest to, że mnie najbardziej brakowało, jak zachorowałem na cukrzycę, jak u mnie stwierdzono cukrzycę, to mi najbardziej brakowało informacji, jak ja z tego mogę wyjść. I dlatego informuję, jak masz problem, to zwróć się do lekarza. Jeżeli masz jakiś problem, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak ja wyszedłem z cukrzycy, to jest spotkanie, informuję, co zrobić, żeby wyjść z cukrzycy. Jeżeli masz inny problem, to chętnie będzie spotkanie z lekarzem, ale nie będzie bezpłatne. Jasne? Ja, ponieważ wyszedłem z cukrzycy, to postanowiłem się podzielić z cukrzykami informacją, bo dla mnie to było przede wszystkim tragiczne. Wizja tego, co mówili lekarze, co będzie dalej się ze mną działo. Gdyż cukrzyca jest znana już od starożytności, od Rzymu i to jest informacja, że człowiek w straszny sposób niedługo umrze, bo ona się będzie pogłębiać. I tak ta cukrzyca była opisana już w starożytnym Rzymie. Jak była stwierdzana? Była stwierdzana w ten sposób, że ktoś sikał na słodko. Byli specjalni lekarze, ci
ci prowadzący badania. Badanie polegało na to, na tym, że cukrzyk ścikał do kubeczka, a tamten organoleptycznie sprawdzał, czy to jest cukrzyca. Tak, to jest cukrzyca. Od tego to się zaczyna. No, Nie muszę iść do lekarza, żeby sprawdzić, czy mam cukrzycę. Wystarczy, że... Wystarczy, że pokryjesz koszty badania, złotówka, złoty 50, dostaniesz nową igłę, wbijesz sobie w paluszek, mogę ci sprawdzić, czy płacisz za spotkanie, czy nie. Bezpłatny dla tych, którzy mają 120. Czyli dla tych nieszczęśników, którzy się już załatwili. Dlatego w twoim przypadku ja bym raczej nie ryzykował złoty 20. Czy tam złoty 50 za tego. No to dostaniesz nową igłę, cena igły około złotówki, no. Cena tego paseczka do sprawdzenia. To się wkuje, wyciska się kropelkę, bierze się i się wie. Tak? Aha. Rozumiesz? Tak. No to jest wszystko. I teraz, ponieważ jest jeden zagrożony, jest jeden, który pije insulinę. Bez sensu, bo bez sensu. Bierze, robi coś, co robi? Robi to, że nie dość, że twój organizm jest zalany insuliną, twoje komórki są zalane i insuliną, i glukozą. Tylko nie są w stanie, te komórki, które potrzebują cukier, nie są w stanie go przyjąć, a te, które nie potrzebują tego cukru, to są te komórki tego. Oponki, to co ci się tutaj rośnie, to jest otłuszczenie narządów wewnętrznych. I twoja wątroba jest w podobnym stanie co ciężkiego alkoholika, który chleje przez 20 lat. Ona jest tak samo otłuszczona w ten identyczny sposób. W trakcie sekcji zwłok nie są w stanie lekarze odpowiedzieć, czy to jest wątroba cukrzyka, czy alkoholika. I to jest to, że tryb życia, który prowadzisz, uważam, że gdybyś chlał alkohol, byś na tym wyszedł lepiej, bo to jest przynajmniej przyjemniejsze. No. I to jest... Takie jest moje zdanie. Po co tu przyszedłeś? Nie wiem, po co tu przyszedłeś. Ja nie wiem, to się okaże. Ja po prostu... Ja mówię to, co mówię, to mówię do tego Andrzeja sprzed paru lat, który był zagubiony, przeczytał kilka książek na temat cukrzycy i z każdej wynikało to, że on co ma robić? Ja dostałem informację, że mam zjeść możliwie wcześniej śniadanko i to nieduże, bo połowę śniadanka mam schować z kieszeni, drugą połowę mam, wychodząc ze stołówki, mam mieć jabłuszko i do obiadu, który będzie o śniadanko o godzinie 9, czy tam 10, 9, do obiad ma być o 12, mam o 10 zjeść drugą część śniadanka, o 11 jabłuszko. O 12 mam mieć obiad, niewielki, część obiadu zabrać ze stołówki ze sobą i o 13 mam zjeść drugi poobiadek, potem mam zjeść pod wieczorem, a potem dopiero kolacyjkę. Po kolacyjce już ewentualnie mam nie iść najwyżej malutką przekąskę. No. Tego. Czyli mam jeść od godziny 9 do godziny 21, a potem już 3 godziny przed snem nic. I ja to robiłem i mój stan wcale się nie poprawił. Czemu? Bo to było 5 lat temu, natomiast Nagroda Nobla została dopiero 4 lata przyznana za to, że istnieją takie te makrofagi, żeby nie mylić z mikrofagami, bo te mikro to są mniejsze. I te makrofagi... Z filmu Matrix jest te makrofagi? Świetne! Właśnie to jest właśnie stamtąd. Potem właśnie pod wpływem tego Matrixa oni dopiero ci naukowcy wpadli, że tak może być. I się okazuje, że nasz organizm przez 200 tysięcy lat myśmy jakoś przeżyli, daliśmy sobie jakąś radę, mimo że przez 200 tysięcy lat nie było diabetologów na świecie. Że przez 200 tysięcy lat nie było lekarzy.
to w jaki sposób myśmy przeżyli bez lekarzy? Okazuje się, że nasz organizm ma system immunologiczny, ma wątrobę, która służy odtruwaniu. Mamy również system immunologiczny, który potrafi wiele rzeczy zwalczyć. Czyli jak się dostanie jakaś bakteria do środka, do układu pokarmowego na przykład, to co się dzieje? To zazwyczaj jest zamordowana. Przez co? Przez inne bakterie układu pokarmowego. Bo te inne bakterie, jak się ma właściwe bakterie w brzuchu, to one mają swoją florę bakteryjną i te większość bakterii, niebezpiecznych bakterii chorobowych, one potrafią zwalczyć. Jeżeli się dostanie do krwiobiegu, to mamy też białe ciałka krwi, które są w stanie zeżreć. Ale oprócz tego nasz organizm sam się zużywa w trakcie pracy, w trakcie ruszania się. Powstają jakieś mikropęknięcia, jakieś uszkodzenia i ten organ, jak się skaleczysz, to się nie wykrwawisz normalnie, tylko ci się to w jakiś sposób, no, potem nawet potrafią te komórki się zarosnąć i po jakimś czasie nawet nie widać śladu. Tak? Czyli, że nasz organizm ma możliwości samoleczenia. I te makrofagi, mówię w sposób taki zrozumiały dla mnie, czyli dla laika, są w stanie zająć się jak hydraulik. Albo naprawia instalację, to co się popsuło, albo co robi? Wymienia na nowe elementy. Albo robi to, co mu żona każe. Czyli żona mówi, zamiataj mieszkanie, to on zamiata, bo to jest ważniejsze, bo żona kazała. No? A nie może w tym czasie naprawiać tego, co się tutaj uszkadzone, uszczelka na później. I te makrofagi robią to, co jest najważniejsze, czyli współuczestniczą w trawieniu, w usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji. W prosty sposób. Czyli te makrofagi zajmują się reparacją organizmu wtedy, kiedy nie trawią. Czyli jeżeli ja trawię od godziny 9 rano do godziny 21 się dopycham, to one zaczynają swoją pracę dopiero po 14 godzinach od ostatniego posiłku. Od godziny 21, 14 godzin. To jest która godzina? To jest 11 rano. A nie ja o 9 już jem następny posiłek, żeby cukier mi zawsze był na tym samym poziomie. I one nie mają szansy w ogóle się wziąć za robotę. Bo się cały czas zajmują sprzątaniem, a nie naprawianiem. I to jest, kochany, to jest ta wiadomość dla ciebie, która jest warta Nagrody Nobla. Rozumiesz? Wytłumaczyłem ci w sposób łopatologiczny, że z jednej strony robisz bardzo dobrą rzecz, a z drugiej strony przesadzasz. Dostałeś za darmo raz dziennie, owszem, w przypadku niektórych chorób. Natomiast człowiek powinien jeść dwa razy dziennie, czasami nawet trzy. I właściwy sposób, to dzięki czemu ja wyszedłem z cukrzycy, to mój genialny lekarz mi powiedział, że potrzeba 16 godzin przejściowego postu, od kolacji do śniadania ma upłynąć 16 godzin bez wkładania czegokolwiek do ust, z wyjątkiem wody. Wodę wolno pić. I to, kochani, informuję wszystkich tu obecnych na sali, jak i tych nieobecnych, że kluczem do zdrowia to jest przede wszystkim 3 posiłki dziennie, między posiłkami odstęp. Nie to, że przez te 8 godzin żre w małych kawałkach. Najważniejsze jest
też to możecie znaleźć w internecie, możecie sobie obejrzeć. Świadome jedzenie. Szykuję sobie na talerzu, siadam i świadomie konsumuję. Jasne? Nie. Wiem, że nie. Wiem, że w twoim przypadku nic nie jest jasne. Wiem, kochany, są różne rodzaje. To znaczy jedzenie pod telewizorem chipsów powoduje, że twój mózg nie zarejestrował, że jadłaś i twój organizm jest zalany, zapchany czymś, co nie wie skąd się wzięło. Ponieważ twój mózg oprócz resztek twojej inteligencji posiada ogromną część, która się nie zajmuje inteligencją, tylko się zajmuje po prostu sterowaniem twojego organizmu. I jak ci brakuje inteligencji, to znaczy, że masz ją zalaną, ale prawdopodobnie również tę drugą część masz też zalaną i twoje sterowanie organizmem też skierowane jest w kierunku do dupy. Jasne? No.